Zaraz wujek Krzysztof pokaże wam swoją nową zabawkę i nie będzie to Porsche 911, bo w transporcie ciężkim kombinowanym dorobiłem się jedynie starego Mercedesa, o takiego jak tam widać, chociaż to akurat nie jest moja sztuka, no ale podobny, bo też w wersji Elegance. Nową zabawką jest wideorejestrator marki Prido, czy tam Prido, nie wiem jak to się powinno wymawiać. Model i5, czy jak to woli i5. Co my tu mamy na opakowaniu? Full HD, to już jest standard. Kąt widzenia 150 stopni, dwucalowy wyświetlacz. Tu jakiś WDR, czyli brak prześwietleń na nagraniach oznacza widoczne tablice rejestracyjne, nawet przy nagrywaniu pod słońce. To dobrze. Tak wygląda nasza kamerka. Muszę przyznać, że wygląda fajnie, bo przypomina logo z Instagrama. Tak wygląda od tyłu. Tu od spodu mamy cztery przyciski funkcyjne. Tym z prawej strony podczas nagrywania, jak się go wciśnie dwa razy, to się zabezpiecza plik przed nadpisaniem. Tutaj z boku mamy włącznik oraz przycisk reset. Co ciekawe, przycisk reset jest taki, że można go palcem wcisnąć, nie trzeba tam nic ostrego wsadzać. Więc to jest fajna rzecz. Oj, mój telefon gubi ostrość. Tutaj mamy tylko slot na kartę z prawej strony, no i wejście na przewód zasilający. No to cóż, ja go zaraz włączę i pokażę wam, z czym to się je. Dobra, sprzęcik się włączył, ale co my tu jeszcze mamy w opakowaniu? Bo bym o tym zapomniał. Mamy oczywiście dość długi przewód zasilający, nie wiem ile ma metrów. Tutaj jest jeszcze taki fajny dodatek. Mamy takie cztery uchwyty, cztery czy więcej, nie więcej. Cztery, pięć uchwytów na właśnie przewód zasilający, także możemy sobie je poprzyklejać, bo tu są z taśmą klejącą i to rozprowadzić po kabinie. Uchwyt jest, jak być może wcześniej wspomniałem, z przyssawką na szybę, czyli to jest według mnie najlepsze rozwiązanie. Tu jeszcze mamy, powiedzmy, taką przejściówkę do gniazda zapalniczki, czyli po prostu ładowarkę. Ma dwa porty USB w sobie, jeden właśnie jest z przewodu zasilającego, a jak ktoś ma przy sobie kabel, który pasuje do jego na przykład telefonu komórkowego, no to może sobie z jednego gniazda na dwa baty jechać jednocześnie. No jest fajna rzecz, dobrze to zostało przemyślane. Jak już wcześniej wspomniałem, ten wideorejestrator jest wyjątkowy. Zaraz wam powiem dlaczego. A w tym celu zajrzę sobie do instrukcji obsługi. No i tak. Tak samo w instrukcji obsługi, jak i w samym urządzeniu, oprócz polskiego języka oraz kilku zagranicznych, mamy język śląski, nazwany tutaj po prostu jako śląsko-gotka. Śląsko-gotka zaczyna się od strony 8, więc pominijmy polski i od razu przechodzimy do śląskiej gotki. Dziękujemy za kupienie rejestratora marki Prido. Ta instrukcja obsługi zawiera dane techniczne, informacje o instalowaniu, użytkowaniu i bezpieczeństwie. Trzeba się zapoznać instrukcją przed używaniem produktu. Instalowanie karty pamięci w urządzeniu. No powiem wam szczerze, ja jestem w szoku. Ale jak włączyłem urządzenie, to byłem zdziwiony, że nawet w samym wideorejestratorze też jest do wyboru śląsko-gotka. No z czymś takim, powiem szczerze, nigdy się nie spotkałem. O, na przykład taki coś. Knefel zdarzenia, no czyli przycisk zdarzenia. Knefel zasilaniu. Naprawdę fajna rzecz. Dobra, ja go może zainstaluję. Kamerkę albo wideorejestrator na szybie i potem przejdę do menu. No. Wideorejestrator jest już na szybie i nawet coś tam sobie zaczął nagrywać. Muszę pochwalić ten właśnie uchwyt na ssawce. Tutaj z tej strony można go luzować i skręcać, żeby sobie właśnie w ten sposób ustawiać kąt. Ma takie wyraźne przeskoki, także jest to fajne.
Dobra, dajmy na podgląd, co on tam sobie nagrywa. I właśnie tak jak wcześniej wspominałem, tym przyciskiem od dołu, całkiem z prawej strony, zabezpieczamy plik przed nadpisaniem. W tym celu właśnie trzeba dwa razy go nacisnąć i tu się właśnie pojawia taki trójkąt ostrzeżenia i wtedy wiadomo, że jest zabezpieczone przed nadpisaniem. Dobra, teraz patrząc w ekran telefonu będę coś tam próbował i omawiał. Tutaj którymś przyciskiem można wyłączyć mikrofon. Tak, właśnie tym całkiem z lewej strony podczas nagrywania można wyłączyć mikrofon, ale lepiej, żeby było słychać, co my tu mamy z prawej. O, tutaj się przechodzi do folderów. Można sobie przeglądać nagrania. Wyłączę nagrywanie. I co tutaj? Możemy przejść w tryb robienia zdjęć, ale nas interesują filmy. Wyłączamy nagrywanie. Tutaj właśnie mamy te foldery. Nagrania, zdarzenia, zdjęcia. Czyli wszystko właśnie z tego poziomu sobie można przeglądać, ale wychodzimy z tego. Po wyjściu z menu każdorazowo włącza się z automatu nagrywanie, więc znowu stopujemy i przechodzimy do menu. Rozdzielczość filmu. Teraz którym tu wcisnąć? Chyba tym. Mamy właśnie tyle do wyboru, więc najlepsze to jest Full HD. Także zostawiamy. Jakość obrazu dobra. Można sobie ustawić gorsze. No ale chyba najlepiej ustawić najlepsze. W końcu karta 32 giga, więc trochę mogą te pliki ważyć. Nagrywanie w pętli do wyboru od 1 minuty do 5 minut. Ja już się przyzwyczaiłem do plików 3-minutowych, więc niech tak będzie. Nagrywanie dźwięku włączone. Ustawienie znaku wodnego. Możemy sobie datę na filmach ustawić, ewentualnie jakiś numer czy naszą ksywę. No ale ja wolę, żeby pliki były czyste, bez takich dodatków. Tu możemy sobie właśnie wpisać tablicę rejestracyjną, tryb wyświetlenia podglądania nagrania. Co to jest podgląd nagrania? Zegarek. No, podczas jazdy może nam się zegarek cały czas wyświetlać, no ale lepiej takie coś. Odświeżanie. WDR włączony, czyli niby to jest lepsze. Ekspozycja. W to się nie bawię, bo się na tym nie znam. Alert. Nie, włączonych świateł. Wykrywanie ruchu, to na razie wyłączone mam. Tryb parkingowy, no może na końcu filmu jeszcze to przetestuję. G-sensor możemy sobie ustawić od niskiej do wysokiej czułości, albo całkowicie go wyłączyć. Język, to tak jak właśnie wcześniej wspominałem, a damy sobie śląsko-gotka. Język. Dźwięk, pikanio. Informacje o pamięci. Format. Standardowe nasztalowania, czyli powrót do standardowych ustawień. Wersyjo jest tako. No ogólnie fajna rzecz. Gdzie jest ten język? Wracamy do polskiego, no bo w końcu nie nagrywam dla samych Ślązaków. No i co, w sumie to tyle. Powiem szczerze, że tak pojeździłem trochę z nim, pooglądałem te nagrania, fajnie dźwięk nagrywa i wydaje mi się, że ten wideorejestrator na dłużej zagości u mnie w Volvo, zastąpiając mój pierwszy wideorejestratorek, który trafi do może osobówki, niekoniecznie mojej. Dobra, to co, pozostało mi jeszcze pokazać wam nagrania, jaki obraz daje, no i ewentualnie na końcu jeszcze sprawdzę ten tryb parkingowy. Dobra, tak jeszcze gwoli ścisłości, jakby kogoś interesowało, to pokazuję teraz taką króciutką specyfikację urządzenia. Można sobie zobaczyć co i jak.
Manana. No, no wprost chyba nie, ja nie wiem jak to teraz jest, kurde, z tym przejazdem tam w stronę Katowic. Czego nie ma już, wykasowali, wykrali, wysali mózg, jak walczyć, kiedy wszystko pod kontrolą i ciągle czujesz za plecami oddech i morale, pojęcie wypaczone, każdy przechodzi na wygodną stronę. Wideorejestrator jest aktualnie wyłączony, pozbawiony prądu, bo stacyjka jest w pozycji 0. Stukam sobie po nim, ale to go nie wzrusza, ponieważ tryb parkingowy jest jeszcze nieaktywny, także włączę. Zobaczymy jak to działa. Wymyśliłem ciekawy test, w którym główną rolę odegra sam Kermit. Dobra, także bym coś tam widział przez ten ekran telefonu. Wchodzimy do menu. Tryb parkingowy. Włączamy G-sensor, a ustawimy na wysoką czułość. Dobra. Teraz wyłączam. No i tak, jakbym teraz stuknął wideorejestrator, to by się z pewnością włączył, ale ja zrobię coś innego. Siemano! Kermit! Atakuj go!
widzicie? Rzuciłem Kermitem w wideorejestrator. Z automatu włączył nagrywanie. No i już jest, właśnie świeci się ten wykrzyknik w tej trójkątnym ostrzeżeniu. I to nagranie po uderzeniu jest już zapisane w osobnym folderze. Także się na pewno nie nadpisze. Teraz wyłączamy nagrywanie. Wyłączamy wideorejestrator. I teraz go stuknę palcem, też się powinien włączyć. Teraz się włączył. No, Kermit po tym teście już padł. Dobra, w sumie to tyle, co wam chcieliśmy pokazać. Ara!